dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Tatiana. Dzień dobry. Chciałam to zrobić to samo, co ty. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna, jak zawsze. Uśmiechem taka energetyczna. Patrzyłaś w lustro dzisiaj? Zawsze patrzę, zawsze zaczynam od uśmiechu, bo to jest, wiesz, takie dobre nastawienie na cały dzień, a przy okazji mózg dostaje informację. Fajnie, wszystko idzie u ciebie okej. Fajnie cię widzieć. Ciebie również. Tak jak mówię, taka energetyczna kura tutaj nam weszła. A znasz człowieka, który tu był? No właśnie, ja się dowiedziałam. Przyznaję się, odkąd mam dzieci, ja bardzo mało wiem. Ale to może być głos nowego pokolenia. Ale już wiem, już z uszami sprawdziłam właśnie. No, to może być głos nowego pokolenia. Fantastyczny młody człowiek. Bardzo lubię, kiedy, wiesz, pojawiają się takie talenty. On ma szansę na... ma szansę reprezentować nas na Eurowizji. Ty też byłaś na Eurowizji. Tak, tak. Jak tylko trzymać kciuki. Od strony produkcyjnej to jest taka petarda. Aha. Szwedzi zawsze robią. My występowaliśmy w Stambule i powiem my, czyli szczerze... jeszcze wtedy z Blue Cafe, tak, tak. I powiem szczerze, że to jak technicznie, akustycznie to było przygotowane, no to... tylko pozazdrościć i liczyć na to, że każde Opole, każdy Sopot u nas będzie tak wyglądał. Mm-hmm. No to zamknijmy Eurowizję, bo ja chcę porozmawiać o twoim powrocie, ale także o przyszłości. No to może niech fragment utworu Puzzle wprowadzi nas wszystkich w temat. Pan Krzysztof nas śledzi. No, bo to śledzi. Niby takie ładne, kolorowe, a szaro mi próbuje coś ułożyć, poskładać, a idzie mi średnio. To są moje puzzle, do ułożenia puzzle. Najtrudniejsze puzzle Tatiana Okupnik i w teledysku, ale przede wszystkim w naszym Hyundaiu dzisiaj. Jaka gratka. Ile lat ci nie było? 7. Ale też szczęśliwa liczba 7. No mam nadzieję, że to przyniesie mi szczęście, jeśli chodzi o powrót. No to trochę ja nie zakładałam, że aż tak długo. Mhm. Wiesz co, ty tak mocno istniejesz, jesteś tak wbita w tę zbiorową świadomość, że ja, powiem ci zupełnie szczerze, nie założyłam, że cię nie ma. To fajnie. Jasne, no zniknęłaś, tak, nie pojawiały się twoje nowe piosenki, tylko że myślę, że tak łatwo, jak się jest takim artystą jak ty, się tak łatwo nie znika. To jest jasne. 7 lat. W tym czasie dwoje dzieci. Tak. Dużo życia prywatnego. Ale i też takich bardzo trudnych emocji. I wywołujesz dyskusję bardzo ważną o tym, że ciąża, o tym, że co się dzieje po ciąży, że początek z dzieckiem to nie jest cukierek w różowym papierku. No nie zawsze. Nie zawsze, przynajmniej prawda? Nie zawsze. Że to nie jest uśmiechnięta i wypoczęta insta matka, tylko że czasem to jest po prostu walka o zdrowie i to walka wielowymiarowa. Tak. Kiedy byłam w tym czasie zmagania się z takimi dziwnymi myślami, bo ja w ogóle, powiem szczerze, to co zaczęłam przeżywać po, nawet już w pierwszej ciąży. Czekaj, przepraszam. A, dziękuję. Zaskoczyło mnie. Wiesz, zazwyczaj pojawienie się dziecka oczekiwanego konotujemy ze szczęściem. A tu nagle pojawiają się takie stany jak depresja w ciąży, o czym w ogóle wcześniej tak naprawdę nie słyszałam. No niby teraz wiem, że to jest oczywiste, bo depresja może się w każdym momencie życia każdego z nas pojawić, ale skoro to było wyczekiwane, chciane, był partner, który chciał ze mną tego dziecka, to wydawałoby się, że wszystko pójdzie fantastycznie. No tak, wiesz, słyszymy zewsząd, no ciąża przecież to nie choroba. Tak, błogostan i tak dalej. I to mnie zaskoczyło. Ja musiałam sięgnąć po pomoc specjalisty, bo rzeczywiście było mi bardzo ciężko. Ale jeszcze w ciąży? Jeszcze w ciąży pierwszej.
Potem kolejna rzecz doszła, ja o tym też mówiłam, ciężki poród, który zakończył się tak, że przez ponad 3 lata borykałam się z komplikacjami poważnymi poporodowymi. I dlatego później zdecydowałam się głośno o tym mówić, bo wiedziałam, jak ciężką drogę ja musiałam przejść, żeby w ogóle dostać pomoc. Bo często kobiety są odsyłane z kwitkiem, mówi się albo taka karma, albo no co pani, czego pani chce, no bo ciężki poród był, jakby, wiesz, a dookoła siebie miałam dziewczyny i wiem, że to może nie jest fajny temat i nie jest miły, ale te wszystkie tematy związane z nietrzymaniem moczu, nietrzymaniem stolca, one mają taki wpływ nie tylko na kobietę i poczucie własnej wartości, ale na rodzinę, ale na życie, relacje, na życie, na po prostu, na funkcjonowanie. I ja, będąc osobą upartą, chodzącą do wielu lekarzy, naprawdę odbijałam się od ściany, aż w końcu znalazłam genialną lekarkę, Małgorzatę Uchman-Musielak, zresztą w Warszawie, polecam dziewczyny, jeżeli któraś teraz boryka się z problemami, która mnie po prostu uratowała, zoperowała i moje życie, ja się na nowo narodziłam. Nowa to było jakość. Coś, ale po 3 latach, słuchajcie, po 3 latach, no tak naprawdę, jak sobie przypomnę ten czas, to takiego zagubienia totalnego, tak, poczucia niesprawiedliwości. Ale mówimy cały czas o tej pierwszej ciąży i potem zdecydowała się na drugą. Tak. I wszyscy się pukają w głowy, jak to jest, skoro miałaś komplikacje i że w ogóle właśnie tak źle się w ciąży czułaś, dlaczego się zdecydowałaś na drugie dziecko. Ja przez te opinie różnych lekarzy, specjalistów, do których chodziłam, ja nie byłam świadoma, że problem jest aż tak straszny. I trochę zaczynasz sobie tak mówić, a może przesadzę, może rzeczywiście to wróci jakoś do normy. A może ta ciąża była wyjątkowa. Tak, że... A poza tym, szczerze, ta Matyśka taka fajna nam wyszła i taka jest kochana, że od początku też chcieliśmy, żeby miała brata, siostrę, żeby fajnie jej było w towarzystwie. A ponieważ ja jestem jedynaczką, to zawsze sobie wyobrażam, że jednak fajnie mieć kogoś tam. To też jestem jedynaczką pana. Tak. Ale powiem ci, że ja miałam potężny lęk właśnie po ciąży, bo też miałam potworne komplikacje i zagrożenie życia i się nie zdecydowałam na drugie dziecko, więc szacunek. No w każdym razie druga ciąża, tu fantastycznie od strony psychicznej, bo też się bałam, czy ta depresja w ciąży się nie pojawi, ale z kolei od strony fizycznej dostałam taki prezencik, pękła kość krzyżowa bezurazowo w trakcie drugiej ciąży, czyli niemożliwość poruszania się i opiekowania się tą Kryszyną Matyśką, z którą wcześniej ciągle byłam, ciągle spacery i nagle to dziecko bidne, które ma relację z mamą, nie może zrozumieć, dlaczego ta mama w jakichś kijkach chodzi. Ale reasumując, pojawia się Tymek, w szpitalu jest cudnie, jestem zapatrzona, zachwycona i wracamy do domu i nagle wpadam w taką sytuację, której nie potrafię ogarnąć, mówiąc krótko, i nie umiem prosić o pomoc, bo jest Matyśka, która potrzebuje ze mną relacji. Są te cały czas komplikacje poporodowe, które no, poczucie wartości moje po prostu sprowadziły do minus 500, 100-900. Logistycznie jest mi ciężko, bo mieszkaliśmy wtedy w Stanach, czyli nie ma babci, nie ma cioci, nie ma niani, a mąż pracował z Marcinem Gortatem, trochę tak jak marynarz, czyli pojawiał się w domu. I ja, jak większość kobitek, nie jestem w stanie powiedzieć, nie radzę sobie. I to doprowadziło do depresji poporodowej, która objawiała się tym, że ja już parę razy o tym mówiłam, że ja pomimo ogromnej miłości do dzieci, ja miałam takie myśli, jak tu uciec, jak tu wydostać się z tej sytuacji. Powiedziałaś, że nie miałaś, nie wiem, nie prosiłaś o pomoc, ale miałaś kogokolwiek, żeby go poprosić? Wiesz, tak, bo nawet były momenty, kiedy moja mama czy teściowa pojawiały się w Stanach. I ja nie wiem, z czego to wynikało. I rozmawiałam potem z różnymi dziewczynami, które mówiły, że to rzeczywiście jest takie wyobrażenie, że ja muszę, przecież to jest moje dziecko i a ja poza tym, muszę, wiesz, sobie poradzić. Jesteśmy tak wychowane, taka Zosia Samosia, nie? No tak, ale ja też byłam zawsze przeświadczona, przecież ja ze wszystkim sobie radzę. I nigdy nic mnie tak nie rozłożyło, jak coś tak pięknego, jak macierzyństwo. Bo, znaczy macierzyństwo, ja mówię teraz pięknego, ale wiem, że tam jest bagaż i czarnych emocji, i cudnych. I nie ma co
spierdolić, za przeproszeniem, że jest inaczej. Dlatego, że ja dlatego na głos powiedziałam potem o komplikacjach, o depresji, że sobie po prostu najprościej mówiąc nie radziłam, bo wiedziałam, że będą dziewczyny, które będą zachodziły w ciąży i będą miały wyrzuty sumienia za takie emocje. Dokładnie, bo ty tym wyznaniem pomogłaś bardzo wielu kobietom, które obserwując chociażby Instagram czy inne media społecznościowe, widząc uśmiechnięte, wypoczęte matki, które wszystko ogarniają. Jeszcze biznes. Tak, jeszcze biznes. Nie, no. Słuchaj. Mąż, który jest szczęśliwy, jest życie seksualne, pies, tak. Wszystko, słuchaj, w ogóle wyprasowana biała koszula, nieskazitelnie, wszystko. A ty widzisz siebie i mąż podchodzi, kochanie, przybliż się do mnie, a ty masz ochotę patelnią, bo nie masz czasu nawet dla siebie. A co jeszcze, żeby dać siebie drugiej osobie? I wiesz co, i to jest właśnie to, ty powiedziałaś, kochane, drogie matki, nie miejcie wyrzutów sumienia, bo to nie te uśmiechnięte, różowe instamatki, one nie będą was wpędzać w poczucie winy, że to wy jesteście złe, skoro nie macie tak samo jak one. Ale wiesz, o tym trochę są te puzzle. Dlatego, że ja sobie zdałam... Te puzzle powstały ponad 2 lata temu. Puzzle, czyli utwór, którego fragment widzieliście przed nami. Ja wtedy... Zdałam sobie sprawę, że no wiadomo, każdy z nas ma taką swoją układankę życiową, składającą się z różnych elementów. Tak, ale wiesz, czasem to są proste klocki, tak. A w twoim wypadku mam wrażenie, że to są te puzzle, które kupujemy w tych wielkich pudłach. One są mikroskopijne. Jeszcze brakuje czasami parę części. Zresztą o tym też śpiewasz, że czasem nie można ich znaleźć, nie? Więc to jest w twoim wypadku po prostu ten ogromny wór z różnymi klockami. Ale wiesz, ja przez te 7 lat musiałam się poskładać. Właśnie jak taka układanka, jak puzzle, na nowo. Ja nie mogłam znaleźć Tatiany sprzed w tej nowej sytuacji. I to było takie zdarzenie, że z jednej strony kocham. Jestem jakby w klatce utkanej z miłości. To jest tak paradoksalne, tak wiesz, o ironio, że mam dzieci, które kocham i po prostu wszystko bym dla nich zrobiła. Aha. A z drugiej, kim ja teraz jestem? I gdzie? Kim ja jestem teraz? I to zajęło mi bardzo dużo czasu. I to wszystkim powiem, gdyby nie pomoc specjalistów, nie byłoby opcji na powrót muzyczny. A jeśli chodzi o puzzle, to jeszcze chciałam podkreślić, że mnie się wydawało, że ta układanka powinna być w którymś momencie skończona. A teraz wiem, że to trwa całe życie. To jest proces, który będzie trwał non-stop, bo dochodzą nam różne elementy, bo niektóre odchodzą. Niektóre się gubią, szukamy, tak? I ten proces szukania też jest może takim gonieniem, wiesz, króliczka? Pewnie tak. I wiesz... I to jest okej. Okay. Mhm. Ja teraz jestem w takim momencie, że wiem, że to jest okej, okay, że pojawiają się te ciemne emocje, bo większość z nas, a może przez media społecznościowe, może przez to, co mówimy, my wszyscy dążymy do sukcesu i do tego, żeby było pięknie, cudownie i mówimy o tych emocjach właśnie, o wierzeniu w siebie, o tych pięknych emocjach, o radości, o szczęściu. A tak naprawdę te czarne emocje, one nie są czarne, ale te emocje, nie wiem, strach, lęk, poczucie zagubienia, niepewność, one też nam coś komunikują, one są po coś. I ja teraz wiem, że może całe życie ja będę tęskniła za tą Tatianą sprzed. I to jest okej. Okay. Mhm. Tylko muszę częściej jej dawać wejść do jej własnego pokoju. Dla mnie ten pokój to właśnie muzyka, tworzenie. Ja wiem, że tam nikogo nie wpuszczam. Jadę sama do studia. Oczywiście po jakimś momencie tęsknię za dzieciakami i za tym, że nie mogę powąchać przed snem i poczytać tak, im Doroty Sumińskiej. Po prostu wiesz, że to jest zdrowy balans, tak? Że jak jesteś w tej pracy, to tęsknisz za dziećmi. Jak jesteś z dziećmi, to tęsknisz za pracą. Ja to jest naprawdę na to ja ci coś powiem, że ja nie wierzę w balans w ogóle. Wiem, że... Bo widzę po sobie, że pomimo tego, że ja... To tak warto było wrócić do śpiewania, bo ja wiem, że ja dostałam właśnie ten element układanki, którego mi tak brakowało. Który ma taki wielki napis ja. Tak, ale z drugiej strony, aż mam ochotę... Ciśnie mi się takie słowo, ale to sobie dopowiecie. Nie ma takiej opcji. Tak, ale ja jest na końcu. Tak. Mimo wszystko w tym słowie. Dobrze, właśnie trzeba myśleć o tym ja w tym słowie. Że wydaje mi się, że ta równowaga, ona nie jest do osiągnięcia. Oczywiście możemy do niej dążyć. Tak jak ci powiedziałam,
jestem z dzieciakami, bawimy się, jest cudownie, ale mam tak, że Boże, tak bym chciała już do studia z muzykami, tak do producenta, potworzyć coś, a jadę tam i mam tak się zastanawiam właśnie, kurczę. To co ta Tatiana, bo mówisz, bardzo często wracasz do tej Tatiany sprzed, czyli jak rozumiem sprzed ciąży, sprzed bycia tej przerwy, mamą, tak. Sprzed tych 7 lat, to co ta Tatiana dzisiejsza powiedziałaby tej sprzed 7 lat, że o co jesteś dzisiaj mądrzejsza, silniejsza? Ojej, macierzyństwo dało mi siłę lwicy. Aha. Ja w życiu nie zawalczyłam o siebie, będąc Tatianą sprzed dzieci. Teraz to się stało dzięki dzieciakom. Ja ci podam najgłupszy, najprostszy przykład. W życiu, stojąc w kolejce do sklepu, jeżeli jakaś osoba by się wepchnęła przede mnie, nie powiedziałabym nic, nie zwróciłabym uwagi, bojąc się, ojej, a co ta osoba pomyśli, ojej, pomyślą, że zarozumiała rozgwiazda i tak dalej. Teraz, jak, bo to dały mi dzieciaki, będąc dzieciakami na przykład, ja konkretnie mówię co i jak i w ogóle mam, nie boję się, czyli taka odwaga w konfrontacji. Lwica nam się włącza, wiesz. Tak, ale to dzięki dzieciakom, bo ja wcześniej bym tego nie zrobiła i to przyszło z czasem, czyli powiedziałabym tej Tatianie sprzed, że będzie wyboiście, ale dostaniesz nagrodę. Taki arsenał, który da ci też siłę. Jestem też taką matką, która uważa, że macierzyństwo jest moją największą przygodą życia, mimo że było ciężko, ale wiem, że gdyby nie macierzyństwo, nie byłabym w miejscu, w którym jestem i nie zobaczyłabym świata tak szeroko i tak daleko, tak. Jak widzę go teraz. To na koniec powiedz, Tatiano, z jakimi emocjami wracasz? Czy to jest spokój, czy to jest ekscytacja, czy to jest stres? Ja ci mogę powiedzieć, że na przykład jak ja widzę łzy wzruszenia, jak opowiadasz o macierzyństwie w twoich oczach, to widzę też twoje. No bo to na mnie działa tak, bo jak widzę u ciebie, to od razu i nie będziemy tu beczeć, ale... A właściwie dlaczego nie? Ale chodzi mi o to, że to jest coś takiego, taka jeszcze powiem, nić powiązania między kobietami, którą dostrzegłam dopiero wtedy, kiedy stałam się mamą. Nigdy wcześniej nie myślałam, że od kobiet dostanę wsparcie i będę czuła solidarność jajników. Co do której też czasem mamy zastrzeżenia, wiesz, bo kobiety bywają oczywiście. Wobec kobiet też bardzo okrutne. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to wsparcie jest możliwe, kiedy zaczniemy mówić szczerze o tym wszystkim, co czujemy, dlatego że bez względu na to, czy mamy dzieci, czy nie mamy, emocje, które przeżywamy, są takie same, bo diapazon tych emocji jest taki sam, bodziec jest inny. I ja dostałam takie wsparcie od kobiet właśnie, żeby się pozbierać i od tych bliskich, i od tych nieznajomych, jak zaczęłam mówić, także puzzle, to poskładanie się, to też jest dzięki kobitkom. Zadałaś pytanie, na które chyba nie odpowiedziałam. Nie, właśnie cały czas czekam. Czy masz stres przed powrotem? Wiecie, powiem szczerze. Nie miałam stresu, jak wyszedł pierwszy singiel Mama idzie w długą, a przy puzzlach mam... Oj, teraz ja się... Kurna, no nie mogę! Przy puzzlach to się boję. Bo tam, wiesz, jest taki moment w tym klipie, który zresztą jest bardzo minimalistyczny, bo tam jesteś tylko ty, cała na biało. Bez grzywki, odsłonięta tak, pierwszy odsłonięta, raz. I z robalami moimi na koniec. No i na koniec pojawiają się dzieci. Paszczaki, tak. Bardzo ważny, jeśli najważniejszy element tej układanki. To jest taki moment i dobra, i tutaj przepraszam. Kurna, tutaj nie. Włączcie wycieraczki, ludzie. Ma chusteczkę. Ojojo. Szuka. No. Słuchaj, dawaj, słuchaj. Mamy jakiś kawałek papierka. Chciałaś energetycznej kury. Nie, kury, to masz. Dziękuję. Słuchaj. A w ogóle, to kiedy ja mówię, posłuchaj, musisz mnie przytulić, to on mówi na przykład, nie muszę wyjść z kolegami do teraz. Na takich elementach jak w terapii grupowej. Cześć, mam na imię brata. O kurde. No ale dobrze, reasumując, nigdy nie czułam takiego niepokoju, ale też
Ja wiem, że ten utwór jest bardzo szczery i bardzo mój, taki brudny emocjonalnie, że tam nie ma filtra właśnie tego idealizowania, bo nawet śpiewałam go od deski jest, do deski. To jest bardzo dobre na puentę. Życie bez filtra, Tatiana Okupnik. Także jeśli macie ochotę zobaczyć, dlaczego beczę, to obejrzyjcie puzzle. Się rozmazały, wzięły baby. Tatiana Okupnik wraca w wielkim stylu. Plan. Dziękujemy ci serdecznie, zostawimy bardzo was. Daj, muszę cię przytulić, chodź tutaj.